Animacja. Strony książki przewracają się. Wyskakują czytające postacie. Kobieta, dzieci, pan w kapeluszu. Dwójka przedstawia. Książki na jesień. Bruno Schulz Festiwal, Wrocław. W moim rodzinnym domu mój pokój był zarazem biblioteką, więc ja spałem w bibliotece, oddychałem w bibliotece. Ja po prostu na książki byłem skazany. Był Hemingway, był Konrad, był Konwicki, był Marek Nowakowski i to cały. Jest coś słusznego w tym, żeby trzymać dzieci w bibliotece, chociaż to może ze względu na roztocza kryjące się po kartkach być alergicznie niebezpieczne, ale może jak organizm silny, to jakoś sobie z tym poradzi. Na zewnątrz czyha o wiele więcej niebezpieczeństw. Marcin Baran, poeta, dyrektor Bruno Schulz Festival. Dorota Wodecka, reporterka. Pierwszą książkę, którą tak świadomie przeżyłam, to były Dzieci z Bullerbyn. Nawet z przyjaciółką zamontowałam sobie taką linkę między jej balkonem i moim, przy czym zanim puściłyśmy informacje, ja wołałam: Magda, Magda, wysyłam list. A ona: dobra, już odbieram. Tak to wyglądało. Chciałyśmy tą literaturę przenieść w życie. Nie wiedziałam, że to jest na odwrót. Pośród opadających liści pomarańczowa dynia. W pewnym momencie zauważyłam, że literaturą można się snobować. I wzięłam Gombrowicza na przerwę w liceum, usiadłam w klasie, tak rozłożyłam i wiecie co, ja się czułam taka fajna. Nic, w ząb nie rozumiałam, co czytam, ale Gombrowicz. Wypadałoby powiedzieć o Andrzeju Stasiuku, ale to wszyscy wiedzą, że ja się jestem zafascynowana jego twórczością, więc to pominę. Andrzej Stasiuk, pisarz. To dzieciństwo oczywiście. Amerykańska literatura z pogranicza wiesz, młodzieżowej. Tomek Sawyer na przykład. Przygody Haka. No to są genialne opowieści, wiesz, niby człowiecze. No, wiesz, o przygodach chłopaków. Ale to się w tej dzikiej przyrodzie, w tej nieujarzmionej wciąż amerykańskiej naturze dzieje. Poza tym, wiesz, no London oczywiście, absolutnie. Z jego białym kłem na czele. Kurde, no. Ludzie. Książka wybiera ci świat. To jest ludzki, społeczny i... Oczywiście nie można w nim grzęznąć, broń Boże, natomiast zawsze może być czymś w rodzaju azylu albo więzienia. No, tak. Książki rozłożone na chodniku. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kłoska, Agnieszka Jęksa, Kamil Hasiuk, Tomasz Ruszkowski, Michał Baczuń, Karol Wyszyński, Katarzyna Bogucka, Szymon Tomiło, Marcin Schulz, Edyta Bańkowska. W odcinku zostały zaprezentowane książki. Marcina Barana, Kłopoty z mlekiem dla kota, Andrzeja Stasiuka i Doroty Wodeckiej, Życie to jednak strata jest, oraz Andrzeja Stasiuka, Wschód i Kucając. Marcin Baran polecał książki Tadeusza Konwickiego, Kompleks Polski i Mała Apokalipsa, Marka Nowakowskiego, Książę Nocy i Powidoki. Dorota Wodecka rekomendowała książki Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn, Witolda Gombrowicza, Ferdydurkę. Andrzej Stasiuk polecał książki Marka Twaina, Przygody Tomka Sawyera i Przygody Hucka Finna. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki. Marek Kotula, Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Telewizja Polska S.A. Program drugi, Instytut Książki 2015. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.